Kto zastąpi Michała Gardowskiego w meczu w Warszawie? Przygotowany zawodnik do meczu, który będzie spełniał nasze oczekiwania. Niech to będzie mała niespodzianka. Dodam jedno nazwisko. Zgłosił swój akces w meczach rezerwy. Miletić wygląda bardzo dobrze, głodny gry. Sam jestem zdziwiony, że tak szybko dochodzi do siebie. Zobaczymy, co się wydarzy na tej pozycji. No ale pan bierze pod uwagę Mileticia i Dziwniela tylko, tak? Ojejku, no. Są różne możliwości, ale jeżeli chodzi o tych zawodników, obydwaj są w dobrej dyspozycji, czekają na grę. Wiadomo, Daniel jest bardzo głodny gry. Może to będzie jego szansa. Zobaczymy. Na pewno przeciwnik daje nadzieję na to, że można się sprawdzić. Na trzecioligowym froncie Miletić rzeczywiście bardzo chwalony, bo to i gol ostatnio, i asysta, i w ogóle ponoć to była ta postać wyróżniająca się tego meczu ostatniego w Białej Podlaskiej. Tak, chłopak dwa dni później, mimo podanego leku, bo on jeszcze musi się rehabilitować, bardzo chciał wyjść na boisko, wręcz miał pretensje, że mu nie pozwalamy, ale niestety lekarz decyduje o tym, czy może, czy nie, więc cieszy mnie taka postawa, bo widać, że ma w sobie tego pazura. Dobre mecze w wykonaniu Korony Kielce, te ostatnie, no już nie mówię o tym ostatnim wygranym 3-0, ale w ogóle ta taka seria dobrej postawy zespołu. I tak się obawiamy trochę pewnie tego meczu w Warszawie, bo to jednak stadion przy Łazienkowskiej, bo to jednak Legia, bo to jednak kibice. To może mieć wpływ. Ojejku, czasami dyspozycja dnia decyduje o tym. My po pierwsze musimy się dobrze przygotować motorycznie i mentalnie do tego meczu, bo jest to końcówka tego roku, a więc tego czasu na trening i ilości minut poświęconych na pewne elementy jest coraz mniej, bo naturalną kolejną rzeczy, że organizm kumuluje to zmęczenie. Natomiast mamy świadomość, gdzie gramy, mamy też świadomość, co się wydarzyło tutaj w meczu z Legią. A więc z jednej strony szacunek dla przeciwnika, ale z drugiej jest taka złość sportowa po oddaniu chociażby tego jednego punktu w ostatnich sekundach meczu, więc jest to co odrobić. Jest fajne miejsce, żeby się pokazać z dobrej strony. Jest też moment na potwierdzenie, że te trzy ostatnie mecze albo ta tendencja wzrostowa to nie jest przypadek. No podopieczni Aleksandra Wukowicza też podrażnieni tą porażką w Szczecinie, sportowcami z Pogonią, więc tym bardziej będą chcieli pewnie zmazać tamtą plamę. No tak, fragmenty meczu pokazują, że Legia ma potężny potencjał. Mecz się ułożył, jak się ułożył, ale no to cóż, no, już nie będziemy się powtarzać, że taka jest nasza liga. I tutaj najważniejsze jest, abyśmy w ten mecz dobrze weszli i wierzyli w swoje umiejętności. Także tu myślę, że klucz tematu, czyli nasza dyspozycja i samo podejście i przygotowanie do tego arcyważnego, dobrego meczu, który trzeba rozegrać z głową. Legia, choć nie pierwsza w tabeli, to potencjał ludzki wydaje się ma największy w lidze. Nie tylko potencjał ludzki, możliwości ogromne klubu. Naturalnym kolejną rzeczy, że zespoły pokroju Legii są wręcz skazane na walkę o mistrzostwo kraju i to jest rzecz, no, tak jak na zachodzie mamy tych klubów podobnych, zachowując oczywiście proporcje, też kilka. Stąd też naturalną kolejną rzeczy też jest to, że obciążenie emocjonalne drużyny jest bardzo duże, te oczekiwania są niebotyczne, a może to będzie nasz handicap. Ważne chyba, żeby drużyna nie przegrała tego meczu jeszcze przed wejściem na murawę, czyli gdzieś tam w głowach. O tym mówiliśmy przed chwilą, więc tak naprawdę to przygotowanie mentalne jest bardzo istotne. Ale widać w zespole taką nutę wiary, trzeba na tym budować dalej. My też nie jesteśmy na żadnym takim, powiedział, etapie rozluźnienia czy spięcia. Musimy po prostu utrzymać takie pH pozytywne dla drużyny, bo to, że mamy tych punktów 15, uciekliśmy z tej strefy, nie znaczy, że nie możemy szybko do niej wrócić. Stąd też ta motywacja jest, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych słów, mentalnych działań. Ważne, żeby też nie przesadzić w drugą stronę. Poza wymuszaną zmianą za kartki Michała, planuje pan jeszcze jakieś roszady, czy zwycięskiego składu się nie zmieni? Ojej, no po głowie chodzą różne rzeczy, analizuje się, decyzja zapadnie. Mamy, tak jak powiedziałem, sztab ludzi, którzy analizują wiele elementów, nie tylko w zakresie meczu i analizy tej gry naszego zespołu i poszczególnych zawodników. Obserwujemy również zawodników, którzy chociażby w tym meczu weszli na boisko i dali bardzo dobre zmiany, co świadczy o tym, że ta rywalizacja jest na dobrym poziomie, ale też obserwujemy cały tydzień treningowy i ten feedback drużyny jest często decydujący. Mamy jeszcze jutro jedne zajęcia. Mam nadzieję, że jasność tematu będzie przynajmniej dobę przed, a może trzeba będzie dłużej nad tym posiedzieć. Panie trenerze, Legia u siebie, zwłaszcza z tymi zespołami,
dolnej ósemki i stara się dominować i rozgrywać tą piłkę, budować akcję. Jaką Koronę zobaczymy? Taką kontrującą czy podejmującą rękawicę z Legią? Mam nadzieję, że skuteczną w grze zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Ja przypomnę, że gro bramek Legia Warszawa strzela z fazy przejściowej, więc po odbiorze piłki bardzo szybko przeprowadza kontratak, więc też trzeba być czujnym. Ale to są takie niuanse taktyczne. Ja bym chciał, żeby Korona wyszła na to boisko i żebyśmy mogli ją zobaczyć jako pewniejszą siebie, szczególnie na wyjazdach, wierzącą w swoje umiejętności i potrafiącą przeciwstawić się przeciwnikowi. A Michał, że ropali się do gry przeciwko byłemu klubowi? Każdy zawodnik się pali do gry. To nie jest tak, że Michał w innym meczu się mniej stara albo ma mniej motywacji, a przeciwko Legii więcej. Nie, Michał jest bardzo, no, takim bym powiedział, szczerym chłopakiem, który jest ultra zaangażowany w zajęcia. Myślę, że w tej chwili już pokazuje na boisku, wchodząc na nie, że jest zawodnikiem wartościowym. Myślę, że z każdym kolejnym tygodniem będzie jeszcze lepiej. Jego potencjał jest na pewno dużo wyższy niż sam Michał czuje w tej chwili, w jakiej jest dyspozycji, ale spokojnie, no, Michał jeszcze, czy w tym meczu, czy w innym, pokaże, że to nie ma znaczenia, z kim gra, tylko co on chce na tym boisku zrobić.